środę 30 listopada, dzień świętego Andrzeja. Witam Was, drodzy, serdecznie i pozdrawiam adwentowo z Katowic. Na dzisiejszą pamiątkę, dzień świętego Andrzeja, nasz Kościół przewiduje słowa z Ewangelii świętego Jana, pierwszego rozdziału, od 35 do 42 wiersza. Nazajutrz Jan ze swoimi dwoma uczniami stał na tym samym miejscu. Kiedy zobaczył przechodzącego Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży. Jego dwaj uczniowie usłyszeli, jak to mówił, i poszli za Jezusem. Gdy Jezus się odwrócił i zobaczył ich idących, zapytał: czego szukacie? Oni zaś odpowiedzieli: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Powiedział im: chodźcie i zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. A działo się to około godziny 10. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Jezusem. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i powiedział do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus zaś spojrzał na niego i powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Drodzy, w ten dzisiejszy szczególny dzień w roku i my jesteśmy konfrontowani z Jezusowym pytaniem: czego szukacie? Czego ty, siostro i bracie, szukasz? Widzimy się w andrzejkowy poranek, może w andrzejkowy dzień, może w andrzejkowy wieczór. Ten szczególny wieczór pełen zabawy, pełen wróżenia, takiego już tradycyjnego, mniej lub bardziej poważnie traktowanego. Czego ty w tym dniu szukasz? Nieskrępowanej zabawy, wróżb i omenów, które miałyby powiedzieć, jaka będzie twoja przyszłość, szczęście, dobrobyt, niedostatek, różne rzeczy, które mogą się wydarzyć. Czy te andrzejkowe wróżby traktujesz bardziej lub mniej poważnie? Czy tylko jak na przykład niewinną halloweenową zabawę? Czy jako faktycznie coś, z czego można wyczytać bliższą lub dalszą przyszłość? Czego szukasz? W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy także odpowiedź, właściwą odpowiedź na tak zadane pytanie. I tą odpowiedź udziela nam bohater dzisiejszego dnia, czyli apostoł Andrzej. Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Oni odeszli od Jana. Zostawili ten etap swojego życia za sobą, bo znaleźli coś dużo lepszego. Znaleźli kogoś lepszego. Znaleźli tego, do kogo Jan miał ich doprowadzić. Bo różne drogi naszego życia mają nas doprowadzić do Chrystusa, abyśmy i my mogli mieć poczucie, że Go odnaleźliśmy, albo właściwie, że daliśmy się Jemu odnaleźć. Czy ty, siostro i bracie, szukasz Chrystusa w swoim życiu? Czy tak prowadzisz swoje życie, żeby Chrystusa odnajdywać w drugim człowieku, w słowie, w sakramencie? Bo czas Adwentu, który w niedzielę rozpoczęliśmy, też kieruje nasz wzrok w stronę przychodzącego Chrystusa, a my w tym czasie adwentowej pielgrzymki wychodzimy Mu naprzeciw. Czy i dzisiaj, również wstając rano z łóżka, wychodząc z domu, wychodzisz Chrystusowi naprzeciw? Wychodzisz, żeby próbować znaleźć Chrystusa w swojej codzienności, w swojej rzeczywistości, tam, gdzie wierzymy, On jest blisko nas. Andrzej nie zostawił tej radosnej wiadomości, że znalazł Chrystusa tylko dla siebie. Pobiegł do swojego brata, późniejszego apostoła Piotra, żeby i jemu powiedzieć, żeby z nim podzielić się swoją radością, żeby i jego życie mogło się przez Chrystusa odmienić. A przecież wiemy, jak bardzo zmieniło się życie świętego Piotra po spotkaniu z Jezusem, właściwie w tej długiej jezusowej szkole, aż do wniebowstąpienia,
aż do jego późniejszej działalności już bez Jezusa na tym świecie. Czego szukasz? Z tym pytaniem chciałbym was, drodzy, dzisiaj zostawić. To jest pytanie z jednej strony otwarte, a z drugiej prowadzi do tej jednej odpowiedzi. Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Różne są drogi znajdowania Chrystusa. Różne są drogi podążania za Chrystusem. Ale najważniejsze, żeby mimo przeróżnych odpowiedzi, jakie możemy udzielić, na końcu zawsze był Chrystus. Na końcu, czyli na szczycie, czyli można powiedzieć na początku. Bo do Niego wszystko prowadzi i od Niego ma wszystko wypływać, a przede wszystkim nasza miłość do Boga i drugiego człowieka. I tego na ten dzisiejszy dzień wam wszystkim serdecznie życzę. Zostańcie z Bogiem. Pomódlmy się. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że dzisiaj możemy wspominać postać apostoła Andrzeja, który, kiedy Ciebie zobaczył, o Tobie usłyszał, porzucił dotychczasowe życie, porzucił dotychczasowego nauczyciela i zgodnie z przykładem Jana Chrzciciela poszedł za Tobą. Pomagaj nam, żebyśmy i my zawsze mogli podążać za Tobą, żebyśmy niezależnie od kierunku naszych dróg swoje oczy orientowali na Ciebie i w Twoją stronę podążali. Prosimy, błogosław ten dzień, błogosław nas, miej nas w swojej łaskawej opiece. Amen. Dobrego dnia, zostańcie z Bogiem.